Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardów, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak zgadza się, naszą ulubioną absolutnie serię, czyli serię pod tytułem Szkoła. I nie taki zwyczajny, nowoczesny odcinek szkoły. Chodzi mi o stary odcinek szkoły sprzed lat. Bo jak wszyscy już zauważyliśmy, te starsze odcinki szkoły są po prostu lepsze. Jakby twórcom wtedy bardziej się chciało, bo potem jak już doszło do tych 500, 600 odcinek szkoły, to było widać po prostu, że twórcy już im się nie chce. Już mają dość, już im wystarczy tej szkoły, tych gówniaków, nagrywania tego ich życia i tak dalej. I jestem to w stanie w pełni zrozumieć. Oczywiście jak zawsze na początku proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. No i oglądajmy. Zapraszam. Zrobiłem dosłownie speedrun moich social mediów. Sebastian Chudzik z drugiej A gimnazjum rywalizuje ze swoim starszym bratem, który jest sportowcem. 15-latek ma astmę i nie może brać udziału w zawodach. Znalazł więc sobie hobby i zdecydował, że zostanie iluzjonistą. Jezus Maria! Najgorsza decyzja kiedykolwiek! Ktoś z was oglądał może serial Big Mouth? Jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. To znaczy, jeżeli macie 18 lat oczywiście, bo to jest dla dorosłych. Jest tam taka postać, nazywa się Jay. I Jay też jest iluzjonistą. I uwierz mi, Sebastian, nie chcesz skończyć jak Jay. Generalnie Seba skończy się jak każdy iluzjonista, uprawiając seks z poduszką. Ma nadzieję, że pokazem sztuczek zaimponuje bratu, swojej dziewczynie i kolegom. Ja tą magiczną monetę kładę na dłoni. Cytując, liczy na to, że zaimponuje swoimi sztuczkami magicznymi bratu, dziewczynom, kolegom i tak dalej. Chłopie, ty robisz sztuczki magiczne. To jest w zasadzie taka, nie wiem, społeczna kastracja. Ty już dziewczyny nigdy nie znajdziesz. Uwaga, czy wszyscy dobrze mnie widzą? Tak, oczywiście. Teraz patrzcie. Wow, ale co się śmiejecie? Moneta zniknęła, tak? Była w dłoni nie ma, no magia. Dobre, dobre. Nie zna sztuczka brać, a co to? Muszę jeszcze nad tym popracować, ale za to następna was powali. Ta? Co to będzie, znikająca chusteczka? Fuck sake, koleś miał rację, dobry komentator. Nie zabiera mi pracy. Patrzcie uważnie, patrzcie. Jest chusteczka. Milena, te sztuczki są żałosne. Przecież wiem. Przecież wiem, że są żałosne, ale on się tak stara. No dam mu chociaż szansę z litości, no. W sumie to ten podryw właśnie dokładnie w ten sposób może zadziałać. Nieźle, Seba. To dlaczego mu o tym nie powiesz? No daj spokój, wystarczy, że Grzesiek się z niego śmieje. A propos Grześka, fajny jest, co nie? No właśnie, ja na twoim miejscu olałabym Sebastiana. Umówiła się z Grześkiem. Dokładnie. No i umówmy się, Grzesiu ma naprawdę wielką, pozytywną cechę. Chodzi mi o to, że po prostu nie ma na imię Sebastian. Wyobrażacie sobie mieć na imię Sebastian? Jaka tragedia! A wy myśleliście, że o co mi chodzi? Napiszcie mi w komentarzach. No. Super, brawo. Gratuluję. Nie, dobra, chodźcie. Ale zaczekajcie, no, znam jeszcze inne sztuczki. Wiesz, gdzie sobie wstać te sztuczki? A teraz, kochani, mam najlepszą sztuczkę. Dokonam ostracyzmu społecznego. No właśnie to zrobiłem, zostając magikiem. Widzicie, udało się, jej! Chociaż jedna sztuczka ci, Seba, wyszła, to przyznaję. Słuchaj, ty się lepiej naucz czegoś, co komuś zaimponuje, nie wiem, zrobi na kimś wrażenie. Może to będzie pluć ogniem, stary, nie wiem, wymyśl coś. A myślisz, że nie potrafił? Co, pluć ogniem? Nauczę się. To się lepiej pospiesz, bo twoja dziewczyna już zaczyna do mnie wzdychać. To akurat nawet nie jest wina Sebastiana i tego, że jest magikiem. To jest raczej wina samej dziewczyny, że no come on, jesteś w związku z Sebastianem, laska! Słyszałaś? Kretyn, myślisz, że na niego lecisz? No... Za bardzo kozaczy. Ale ja go jeszcze zgaszę. Sebastian myśli, że wszystko jest okej. No ale wcale tak nie jest, bo... Jak widzę Grześka, to normalnie wariuje na jego widok. Patrzcie, kochani, idealny przykład, zła dziewczyna. On jest teraz taki męski, no i ciągle wygrywa jakieś zawody. Normalnie nogi mi się uginają, jak do mnie zagaduje. Tak? Taki męski, dobry sportowiec, mówisz? A powiedz mi, jak rodzinę utrzyma? Znaczy, ja nawet nie sugeruję, że Sebastian, będąc magikiem, będzie w stanie utrzymać rodzinę, bo to nie będzie w stanie na pewno. Ale chodzi mi teraz o Grzesia. No bo umówmy się, nie każdy może być Lewandowskim, albo nie każdy może być tą gówniarą od paletek, no nie? No ale może to tylko chwilowe i zaraz mi przejdzie. Grzegorz i Sebastian niedawno rywalizowali o Milenę. Dziewczyna wybrała Sebastiana, ale wciąż nie jest pewna, czy dobrze zrobiła. Wait, chwila! Iga Świątek była urodzona w 2001 roku? To jest naprawdę gówniara od paletek! Tymczasem starszy brat gimnazjalisty wie, że podoba się Milenie i postanowił, że ją zdobędzie. No co, no przyznaj, że żałuję, że mnie wtedy nie wybrałaś. Nieprawda.
Tak? To czemu strzeliłaś takiego buraczka? No i spokojnie, nie strzeliłam żadnego buraka. Aktualnie Grzesiu żałuje, że wokół nie ma żadnego nauczyciela, który mógłby mi pomóc. No przecież wiesz, że się możemy umówić. No widzę, że chcesz. Chodź do tego. Pójdź mnie. Wybrałam Sebastiana i niczego nie żałuję. Czego od ciebie chcę? Znowu do ciebie startuję? Nie, daj spokój. By the way, fajne rodzeństwo, naprawdę, no świetne. Mam mu obić mordę? Nie, zostaw. Ale patrz jak się patrzy. Nastukam mu, to się odczepi. Daj spokój, chodź. Ale mały wpiernic mu nie zaszkodzi. Seba, wsadź go do kapelusza i zniknij. I wiecie co, zadziałało. Grzesia nikt nie widział od 20 lat. Nie chcę, żebyście się bili, okej? Okej. Ale jak jeszcze raz cię dotknie, to pożałuję. Mój brat jest ślepy, ale Milenka mnie nie oszuka. Laska żałuje, że wybrała Sebastiana, a nie mnie. Ja teraz jestem kimś, co myśląc wygrywał jakieś zawody. A ja żałuję, że odpaliłem ten odcinek. Hihi. Milena wciąż myśli o bracie swojego chłopaka, który bardzo jej się podoba. Jednocześnie wstydzi się Sebastiana, bo wie, że zrobił z siebie pośmiewisko. Piętnastolatek tymczasem nie przejmuje się porażką i wymyśla, jak udowodnić, że jest świetnym iluzjonistą. Co to jest? Smoczy kij. Co? Taka specjalna pochodnia do plucia ogniem. O, chłopie, ja już mogę ci teraz powiedzieć, że do końca życia będziesz prawiczkiem. Właśnie ją kupiłem i umawiam się z gościem, że mi ją dostarczy do szkoły. Sebastian, to niebezpieczne, poparzysz się tym. Nie panikuj, czuję, że mam do tego talent. Talent? Tobie proste sztuczki nie wychodzą, a ty chcesz pluć ogniem? Nie wierzysz we mnie? A zobaczmy sobie, na Allegro, czemu by nie? Zestaw magika. O. O. Mój brat może być sportowcem roku, a i tak przy tym wymiękie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sam? Proszę zamknąć drzwi. Dzień dobry. Możesz zamknąć drzwi, dziękuję. Słuchajcie, no i jak samopoczucie? Bardzo dobrze. No dobrze, bo mam dla was dzisiaj eksperyment świetny. Pokażę wam, jak za pomocą kwasu siarkowego zamienić cukier w węgiel. Chwila, stop. Ona powiedziała kwasu siarkowego? Czy ona wie, gdzie się znajduje? W szkole jesteś, kobieto! I to nie byle jakiej szkole, tylko szkole TVN-u. Tam zaraz ktoś ten kwas wypije. A ten cukier to dla konia, prawda? Nie, dla konia mam cukier puder. Banał, proszę pani. Ja bym mógł zrobić tak, żebym ten cukier zniknął. I to bez żadnego kwasu. Tak? Tak, owszem, bierze całą cukiernicę i do ryja. O nie, mam nadzieję, że tylko nikt nie przerobi tej sceny w jakiś taki dwuznaczny sposób. Czekajcie, powtórzę jeszcze raz. Ta, już to widzę, jak ta moneta i chusteczka. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Jeszcze wam szczęka opadnie na widok moich sztuczek. Czy tylko ja nie wiem, o co chodzi? No, Seba próbuje być magikiem, ale troszeczkę mu to nie wychodzi. Rano zrobiłem z siebie debila, ale nie poddam się tak łatwo. Czy ja tam widzę, nawet czuję, dziewiczy wąsik? Chcę zostać prawdziwym iluzjonistą i dlatego nauczę się pluć ogniem. Jest to trudne i niebezpieczne, ale uda mi się. Wszyscy we mnie zwątpili. Nawet Milena. Ale udowodnię im, że się mylą. No Seba, jak dla mnie to ma jak najbardziej sens, bo skoro nie jesteś w stanie sobie poradzić ze zwykłym trikiem, gdzie moneta znika, to przejdźmy od razu do plucia ogniem! A, on tak szybko umrze, gwarantuję wam to. Milenka! Milena jest pewna, że jej chłopak podczas plucia ogniem zrobi sobie krzywdę. Gdyby tylko sobie, a nie 30 osobom wokół niego! Nie wie jednak, jak ma go powstrzymać. Na dziewczynę czeka Grzesiek, który zdobył dziś kolejny medal na szkolnych zawodach. No patrz, laska, na to! Kawałek plastiku pomalowany na złoto! Zaimponowałem ci? Zasłużyły. O, aż mnie policzko pali. Czego znowu chcesz? Milena mnie pocałowała. Nieprawda. Prawda, wszyscy widzieliśmy! Milena, ty kłamczuchu, ty! Niedoczekanie twoje. Co, znowu jakiś medal? No i to nie ostatni. Nie pogratulujesz mi, braciszku? Zaraz to ty mi będziesz gratulował. Idę po smoczy kij. Po co? Jakaś pochodnia do plucia ogniem. Chłopie, uciekaj! Ten smoczy kij brzmi jak jakieś starożytne sztuki walki. Jezus, on dalej nadrabia z tymi sztuczkami? On chce pluć ogniem. No, już widzę, jak puszcza szkołę z dymem. Haha, już widzę, jak puszcza szkołę z dymem. O cholera! No pogadaj z nim, przecież to był twój pomysł. Oj, olejmy go i chodźmy do kina. To co? Nie chcę. Chcesz, chcesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Proszę cię, pogadaj z nim, przecież to jest twój brat. No, a jak z nim pogadam, się ze mną umówić? Halo, może się poparzyć. Pogadaj z nim. Dobra, dobra, pogadam. Zwariowałaś? Bierz go! Chłop nie tylko będzie pluł ogniem, ale stanie się ludzką pochodnią! Co nie było w planie, to nie chcąc tak mu wyjdzie. No, co z Sebastianem? Ale Sebastian to jeszcze dzieciak, a Grzesiek to co innego. No, muszę to jeszcze przemyśleć. Co to jest do myślenia? Nie bądź głupia, no. Coraz bardziej odbija mi na punkcie Grześka. O, mało mi serce nie wyskoczyło, jak mnie teraz objął.
Chciałabym się z nim umówić, ale nie mogę tego zrobić Sebastianowi. Dobra, skoro jesteś pewna, że Grzesiu ci się podoba, to nie baw się w żadne podchody, pójdź do Sebastiana i bądź z nim fair i powiedz mu wprost: Seba, ja chcę z tobą zerwać po prostu. I tyle, no! Tak będzie najlepiej dosłownie. No, to na razie. 15-letni Sebastian właśnie odebrał zamówiony smoczy kij, który chce wykorzystać do pokazu plucia ogniem. Chłopak wierzy, że trudna sztuczka zrobi wrażenie na starszym bracie i dzięki niej udowodni, że jest od niego lepszy. Zazdrosny jesteś, czy co? No machpić, o co, te twoje kretyńskie sztuczki? Odwal się, twoja krytyka mnie nie rusza. Poczekaj, aż nauczy się pluć ogniem. A poparzę sobie gębę i co? Nie ma takiej opcji. Zrobię taki show, że ci kopara opadnie i szczęka wyleci. Ha, ha, ha. O, tam na ścianie jest napisane JP. Fajnie, że współczesna młodzież tak szanuje Jana Pawła II. Jeszcze jak? Znowu się zbłaźnisz, a Milena cię zostawi. Myślisz, że kto ją będzie pocieszał? Odwal się od niej, ona ci nawet nie lubi. Gdyż frajer to jeszcze ślepy. Już rano miałem ci przywalić, ale Milena mnie powstrzymała. Co, boisz się, że Milenka cię dla mnie zostawi? Milena nigdy mnie nie zostawi, a szczególnie nie dla ciebie. Jeśli raz się do niej zbliżysz, to cię zabiję. Ej, ej, o co wy się znowu bijecie? Wystarczy. O co znowu poszło? Proszę pani, niech się pani lepiej zapyta, co to jest za metalowa pałka, którą on trzyma. Przykleił się do Mileny i ją dręczy. Jak do niej zagaduje, to nie wygląda na udręczoną. Grzegorz, dość. Proszę iść do swojej klasy. I proponuję ci, żebyś sobie znalazł inną dziewczynę. Co to jest? A, taki tam gadżet do sztuczek. Powinnam się bać? Do jakich? Do jakichś niebezpiecznych sztuczek? Chłop dosłownie pałkę metalową ma! Mógł nią zabić kogoś! Nie, proszę pani, to jest do sztuczek. Nie no, co pani? To zwykły kij. Służy do wymachiwania. Wystarczy. Wystarczy. Idź to schowaj. I na lekcję za chwilę, Sebastian. Grzesiek mnie wkurza na maksa. Mila wybrała mnie i wcale na niego nie leci. On po prostu nie może się z tym pogodzić. Liczy na to, że się zbłaźnie? No to zobaczymy. Mój brat ma nieźle nasrane w głowie. I dobrze, niech pluje ogniem, jeśli się przy tym poparzy. Zrobić sobie totalnego kretyna, Milena powie mu nara i co? I jeszcze dzisiaj będzie moja. Chłopcie, chodźcie, szybko, szybko. Sebastian chce zrobić pokaz plucia ogniem. Nigdy wcześniej tego nie robił. Jest pewny, że dzięki trudnej sztuczce udowodni starszemu bratu, że jest od niego bardziej męski i Grzesiek przestanie podrywać jego dziewczynę. A to mądrze, Seba, mądrze. Robisz trik związany z ogniem, którego nigdy wcześniej nie robiłeś. Gdzie idziesz go zrobić? No ależ oczywiście, że tak, do szkoły pełnej dzieci! Tak samo bym zrobił, tak samo. Specjalnie dla was wszystkich, będę pluł ogniem. Serio? Zapraszam tutaj wszystkich. Remek, gaś światło. A skoro już gasisz światło, to przy okazji uciekaj, bo zaraz cała szkoła stanie w płomieniach! Czy jest gdzieś tutaj mój brat? Dawaj, młody! Teraz to ja będę tym ważniejszym chudzikiem w szkole. A ja będę jedynym. A nauczycieli w tej szkole w ogóle nie ma, czy co? Co tu się dzieje? Oj, Milenka się wkurzy. Milena padnie z wrażenia. Nafta, proszę! Zapomnij, nie będziesz robił żadnych sztuczek z ogniem. Milena, spokojnie, jestem w tym mistrzem. Od kiedy? Od dzisiaj. Natychmiast przestań, albo z nami koniec. No co ty, Milena? Dmuchnę ogniem pod sam sufit i padnie z wrażenia. Sebastian, wypluj to. Ej, co ci się dzieje? Seba, cholera jasna! Ty miałeś tego nie połykać! A mogę walnąć plecy. Zadławił się, debil. No to się popisał, bracie. Nie podniecaj się. Zrobię to jeszcze raz. Zapomnij. Od teraz, aż do końca swojego życia, Seba będzie stanowił zagrożenie pożarowe. Bo wystarczy zanieść w jakimkolwiek pożarze, to ta nafta, która jest w nim, w środku już, ona po prostu eksploduje. Co tu jest tak ciemno? Co wy wyprawiać? Co wy wyprawiacie? Sebastian chciał pluć ogniem, ale zadławił się naftą. Dzięki, kumpel! A nie, sorry, już nie kumpel. Dzięki kolego, którego znam z widzenia. Chciał zabłysnąć, a nawet nie zaiskrzyło. Ile tego połknąłeś? Niedużo, ale chyba muszę iść do kibla. Jeszcze się na koniec postra. Śmieszy cię to tak bardzo? Tak. Ciekawe, czy będzie ci tak do śmiechu, kiedy zadzwonię do waszych rodziców. Jego brat prawie umarł, a on stoi i się śmieje. W sumie idealne odwzorowanie brata z prawdziwego życia. To no nieźle. Nie, no ale proszę pani, to był jego pomysł. No proszę pani. Jestem wściekła na Sebastiana. Miałam nadzieję, że da sobie spokój i przestanie zgrywać wielkiego magika. Ale mu totalnie odbiło na punkcie tych sztuczek. Dobra, Milena, spokojnie, poczekaj do dalszej części odcinka, jak Seba wskoczy do basenu w kajdankach, licząc na to, że się z nich uwolni i wypłynie na powierzchnię. Przecież mógł sobie zrobić krzywdę. Mam już tego dość. Zrywam z nim. Chłopak bardzo źle się czuje po połknięciu nafty. Jest mu wstyd, bo po raz kolejny ośmieszył się przed kolegami i dziewczyną. No głupio. Powiedz mi, co ci strzeliło do głowy, dziecko? Przecież ty mogłeś się podpalić. Chciałem się popisać. Przed kim ty się chciałeś popisać? Chciałem być lepszy od brata. Sebastian, ty znowu rywalizujesz z Grześkiem?
No on ma ten swój sport, ciągle wygrywa jakieś zawody. A ja co mam? A ty jesteś najlepszym uczniem. Masz same piątki i szóstki. Ty wiesz, ile osób chciałoby być na twoim miejscu? Akurat. Obiecaj mi, że już więcej nie będziesz robił takich niebezpiecznych sztuczek. No obiecuję. Sebastian, obiecaj. Tak, obiecuję. Obiecuję, proszę pani, będę robił tylko gorsze. Dzwoniłam do twojej mamy, powiedziałam, że pójdziesz prosto do domu. Dobrze. Prosto do domu, Sebastian. Dobrze, proszę pani. Jestem w szoku, co ten Sebastian wyprawia. Ja naprawdę myślałam, że on jest mądrzejszy. Proszę pani, pani dosłownie w tej szkole uczy. Pani powinna wiedzieć, że większość tych uczniów to debile. Co to za pomysł, żeby organizować w szkole pokazy z ogniem? Przecież to się mogło skończyć tragicznie. Naprawdę aż się boję, co on jeszcze wymyśli. Sebastian nie ma zamiaru iść do domu. Czeka na swoją dziewczynę, bo chce z nią porozmawiać. Piętnastolatkowi jest głupio, że jej nie posłuchał i zrobił niebezpieczny pokaz. Stary, totalna kompromitacja. Jeszcze mi jakaś sztuczka wyjdzie, zobacz. Co ty, stary, jeszcze kozaczy? Zobacz, jak ci mina zrzędnie, jak Milena z tobą zerwie. Ona ze mną nie zerwie. A chcesz się założyć? Wiesz, jaka jestem na ciebie wściekła? Sorry, Milena. Sorry? Od samego początku uważałam, że te sztuczki są dziecinne. Ale nie odzywałam się i starałam się być miła. Ale teraz przesadziłeś. No, a ty się nie odzywasz. Prosiłam cię, żebyś nie robił tej durnej sztuczki. Ale oczywiście mnie nie posłuchałeś. Jak debil chciałeś pluć ogniem. Nie przesadzaj, Milena. Nie jak debil, jak inni magicy. Czyli są jak debil, tak? Nie, mam już tego dość. Zrywam z tobą. Idę do kina z Grześkiem. Co? A nie, jeszcze na dodatek powiedziała, że idzie do kina, a nie na film. To jeszcze gorzej. Haha, teraz Milena będzie moją dziewczyną. Nie wierzę, że Milena ze mną zerwała i poszła z Grześkiem do kina. Zrobiłem z siebie totalnego błazna, ale ja ją kocham. Nie, to nie może się tak skończyć. Mogę być błaznem, ale nie oddam Grześkowi mojej dziewczyny. Milena z gimnazjalnej 2A szuka swojego chłopaka, z którym dzień wcześniej zerwała i poszła na randkę z jego starszym bratem. No to chyba już nie chłopaka, no nie? Dziewczyna jest zdenerwowana, bo zrozumiała, że wciąż kocha Sebastiana i to właśnie z nim chce być. Powiedz, jak było z Grześkiem? Nie ma w ogóle o czym mówić. Jak to nie ma o czym mówić? Gadaj, jak było? Całowaliście się? Jak on całuje? Na pewno nieziemsko. A nie, Milena, zajebiście. Najpierw zrywasz ze swoim chłopakiem, no dlatego, że jest debilem. Okej, no dobra, to niech ci będzie. Ale zrywasz z nim. Idziesz na randkę z jego bratem. Bóg wie, co robicie na tej randce. I nagle wracasz następnego dnia i stwierdzasz, no nie, ja jednak chyba Sebę kocham. Jak ty małpa jesteś? Sebastian całuje lepiej. Niemożliwe. No i jeszcze na dodatek usłyszeliśmy, że się całowała z Grzesiem. Seba, cokolwiek się wydarzy, proszę cię, nie przyjmuj jej z powrotem. No właśnie możliwe. Szanuj się, królewiczu. Czyli co, ty wydali z Sebastianem? No czemu nie? No bo Grzesiek jest 100 razy lepszy. Nieprawda i w ogóle nie wiem, jak mogłam tak myśleć. Milenka. Cześć, wczoraj było super, prawda? No było okej, okay, ale... Ale dzisiaj będzie jeszcze lepiej. Kupiłem 2 bilety na mecz, nawet ogarnę ci szalik. A no tak, bo wiadomo, że bardziej od pierścionków i romantycznych kolacji kobiety kochają meczyk. Co jest? Grzesiek, ja nie mogę iść z tobą na ten mecz. No nie możesz, bo... Ja naprawdę cię lubię i przez chwilę odbijało mi na twoim punkcie, ale... Teraz żałuję, że poszłam z tobą do tego kina. Milena, nie rób mi tego, nie spawaj mnie znowu. Co, ty przejmujesz się moim bratem? Weź się nie przejmuj, że on jakoś to przełknie. Nie rozumiesz, ja wolę Sebastiana. No ale co, dlaczego, co się stało? Kurczę, nie wiem, jak ci mam to powiedzieć, ale to picie nafty trochę mi zaimponowało. No nic, no po prostu zrozumiałam, że wolę jego. No przepraszam cię, Grzesiek, ale ja kocham twojego brata. Nie możesz, się stał od niego lepszy. Milena, szybko chodź z nami. Co się stało? Seba chce się wieszać. Co takiego? Odbiłam mu, bo z nim zerwałaś. Matko Boska, gdzie on jest? O. Wieszać? Nie, to mój pomysł z basenem i kajdankami był już lepszy. Na całej gimnastyce, chodź. Już ma nawet sznur na szyi. Seba, pogięło cię? O Jezu! Ale dobra, Seba, wytłumacz mi na szybko. Na czym polega ta sztuczka z tą liną na szyi? A nie, wiem! Ta lina na szyi ma za zadanie teleportować Sebę z naszego świata do świata duchowego! Sebastian, nie skacz! Odbiło ci? Chcesz się wieszać przez laskę? Co? Nie chcę się zabić. No i bardzo dobrze, chodzimy za szkołę, zajeramy sobie. Wycilujesz trochę. Ale wy nie rozumiecie. To jest magiczna sztuczka. Jak skoczy, to wiele sam się rozwiąże. Nic! To jest sztuczka. Sebastian, natychmiast złaź z tych drabinek, nie wydurniaj się. A nauczyciela w okolicy jak nie było, tak nie ma? Całą noc uczyłem się wiązać ten węzeł. Skaczę. Nie, Sebastian, nie skacz. Kocham cię. Co powiedziałeś? Że Seba, powiem ci teraz dosłownie wszystko, co chcesz usłyszeć, tylko żebyś się nie zabijał z mojego powodu. Bo wyobraź sobie, że z takim wpisem w kartotece ciężko będzie się dostać na dobre studia. Że cię kocham, tylko skończ z tymi durnymi sztuczkami. Co to za zbiegowisko? Co się tu dzieje?
O, przyszedł nauczyciel. Czy ty zwariowałeś? Co ty wyprawiasz? Ściągaj to natychmiast. Dawaj łapę, złaź. A cię nie mogę, co za debil. Już myślałem, że cię nie odzyskam. Przepraszam, że poszłam z Grześkiem do tego kina, ale obiecaj mi, że skończysz z tymi sztuczkami. Obiecuję. Dość, wystarczy. O co w tym wszystkim chodzi? No, to miała być taka sztuczka. Jaka sztuczka? Z wieszaniem się w szkole? No, taka pętla, która miała się sama rozwiązać. A jakby się kretynie nie rozwiązała, to co? No to byście mi nie odwiązali. A jakby sobie skręcił kark, pomyślałeś o tym, człowieku? Proszę pan... A nie, akurat o tym nie pomyślałem. Ha? Hm? Kto jest twoim wychowawcą? Pani Stańko. Proszę, idziemy do pani Stańko i jej to może opowiesz. No i co, i chcesz być dalej z tym kretynem? Tak. Przez chwilę naprawdę myślałam, że Sebastian chce się przeze mnie zabić, bo z nim zerwałam. A to miała być kolejna durna sztuczka. Boże, ale mnie wystraszył. Dobrze, że nie skoczył, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że ten sznur by się rozwiązał. Wychowawczyni 15-letniego Sebastiana została wezwana przez nauczyciela WF-u po tym, jak chłopak zrobił magiczny węzeł i chciał powiesić się w sali gimnastycznej. Dlaczego oni cały czas używają określenia magiczny węzeł? Mówcie wprost, chłopak chciał się zabić! Nauczycielka jest zdenerwowana, bo uczeń dzień wcześniej obiecał jej, że nie będzie robił w szkole żadnych sztuczek. Na mnie patrz, nie w podłogę, co zrobiłeś? Chciałem zrobić sztuczkę z węzłem. Sztuczkę z węzłem, rozumiesz? Założył sobie pętlę na szyję i chciał się powiesić. Znowu? Chwila, znowu? Co? Przecież obiecałeś mi, że nie będziesz robił więcej sztuczek. To już robił jakieś? Oczywiście, w szatni wczoraj robił pokaz z ogniem. Chłopie, co ty myślisz, że jesteś Copperfieldem? Teraz na ulicach rządzi Dynamo. Sebastian, nie obchodzi mnie, kto rządzi teraz na ulicach. Ja zadzwonię do twoich rodziców, niech zabiorą cię do lekarza, powinien cię zobaczyć, czy nic ci się nie stało. Ale proszę pani, naprawdę nic mi się nie stało. Nic sobie nie zrobił. Ale zadzwoń. Nie wiadomo, co mu do głowy następnym razem strzeli. Ja już nie będę, obiecuję. Wczoraj też mi obiecywałeś. Matka mnie zabije. Ale najważniejsze, że Milena mnie kocha. A mój brat? To niech się wypcha. Seba, ale nikt nie pytał. Spójrz na twarz tego nauczyciela, właśnie się zastanawia. Cholera jest, dlaczego on mi o tym opowiada? Ja nie pytałem go o to. I tak jej nie dostanę. Sebastian, znowu o Milenę? Chłopaki, kiedy do was dotrze, że Milena to nie jest rzecz? Chłopaki, kiedy do was dotrze, że Milena nie jest zainteresowana wami? Mną jest. Tylko człowiek i sama może zadecydować, z kim chce być. Co? No i wybrała, że ze mną. Brawo. Tak musisz to udowadniać. Dzień dobry, Alicja Stańko z tej strony. Ja dzwonię w sprawie Sebastiana. To musi być tak niesamowicie ciężki telefon do rodziców, bo ja sobie nie wyobrażam dzwonić do rodzica takiego chłopaka i powiedzieć przez telefon: no dzień dobry, państwa syn chciał zrobić niby sztuczkę, ale przy okazji się powiesić w szkole. Tak. Znowu próbował swoich sztuczek. Nie, nie, nic się nie stało tym razem, ale... Proszę przyjechać, zabrać go do domu, dobrze? Dziękuję bardzo, do widzenia. Mama zaraz będzie po ciebie. Pomyśl następnym razem, zanim coś takiego zrobisz. Dobrze. Ja naprawdę tracę już do Sebastiana cierpliwość. Czy on mnie rozumie, że przez takie sztuczki może zrobić krzywdę sobie i innym? I widzi pani, trzeba było zrobić tak, jak mówiłem na początku. Dać mu wypić na lekcji chemii ten kwas. Ja mam nadzieję, że rodzice wybiją mu z głowy te głupie pomysły. Kurde, jestem ciekawy, czy ten węzeł by się rozwiązał, czy nie. Aż mnie korci, żeby spróbować. Ale nie, no, obiecałem Milenie i kończę ze sztuczkami. Może magikiem nie będę, ale i tak jestem lepszy od brata, bo Milena znowu wybrała mnie. Oba, obaj, no kto by pomyślał, żeby zdobyć dziewczynę, wystarczy tylko taka malutka, malutka ticia próba samobójcza. Sebastian Chudzik obiecał swojej dziewczynie, że nigdy więcej nie będzie robił magicznych sztuczek. Tylko pod tym warunkiem Milena zgodziła się nadal być jego dziewczyną. Brat Sebastiana Grzesiek nie może się z tym pogodzić i nadal próbuje ośmieszać go przed Mileną. Gdzie one są? Uwaga, uwaga! Nie ma! Magia! Seba, twój brat jest lepszym magikiem od ciebie. Możecie się ze mnie nabijać, ale tak naprawdę mu żal, bo nigdy nie będzie miał takiej dziewczyny jak ja. I co teraz? O, a ja na to Żeby ci tak nie zostało. Proszę was, przestańcie się już kłócić. Milena, czemu ty z nim jesteś? Zahipnotyzował cię się, co? Grzesiek, przestań. No, Grzesiu, powodów może być wiele, ale myślę, że jeden z tych głównych jest taki, że Seba nie chciał jej wziąć na mecz piłki nożnej. Już raz próbowałeś. I co? I dupa. Prawie była moja. Grzesiek, miało chwilę słabości, to prawda, ale już mi przeszło. A teraz daj sobie spokój. I tak będziesz moja. Pożyjemy, zobaczymy. Creepy. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście, jak zawsze, na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźmiemy go Twitcha, Twittera i Instagrama. I piszcie koniecznie komentarze, bo ja naprawdę je wszystkie czytam. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!
I żeby też być fair, powiem wam, że jak piszecie komentarze pod tytułem Laka na pewno nie da serduszka, to możecie być pewni, że nie dam serduszka. Na pewno wam nie dam wtedy serduszka. Nie!